Magiczna skarpeta. Wesołych świąt. Tracę forsę w drodze do pracy. Chodzi o Mikołaja? W słoju są głównie moje pieniądze. Wybacz spóźnienie. Zawoziłam Hanę do przyjaciół. Już się cieszy na święta? Marzy o szczeniaku, ale nic z tego. Myślałam, że w tym roku będziesz wielkoduszna. Zgoda na dekoracje, ale na szczeniaka nie. Swoją drogą, burmistrz kogoś zatrudnił do odbudowy altanki przed Wigilią. Mógł to zaplanować pół roku temu. Fred Barnes i plany? Zeszłego lata w drodze na lunch spontanicznie wpadł na lotnisko. Obchodzimy 75. rocznicę świątecznej iluminacji. Dzień dobry, Fred. Jak tam promocja? Rozmawiałam z trybuną i Channel 11. W obu będą informacje, ale Judy Keene nie wie, czy w ostatniej chwili dostanie kamerę na Wigilię. To będzie wspaniałe widowisko. Kto by nie chciał tu być? Chodź, poznaj Scotta. Od tylu lat Guilford urządza świąteczne iluminacje. Niech altanka wygląda tak, jak ją pierwotnie zbudowano, kiedy na placu oświetlono pierwsze drzewo. Jak ktoś może obiecać, że ją odbuduje w tak krótkim czasie? Może skupmy się na samej choince. Dla chcącego nic trudnego. Będzie idealnie. Scott? Poznaj Lindsay Monroe z Wydziału Planowania Miasta. Scott Terrell. Miło cię poznać. Mnóstwo pracy przed Wigilią? Tak. Planujemy wielką uroczystość, poprzedzoną akcją promocyjną. Obyś tylko dotrzymał obietnicy. Zawsze się wywiązuje. Świetnie. Jeśli z czymś nie zdążymy, ja będę winna. Ucierpi też reputacja burmistrza. Reklamujemy to jako wielką uroczystość. Już mówiłaś. Wystarczy pokonać jedną małą przeszkodę. Nie lubię przeszkód. Nie chodzi o to, czy altanka będzie gotowa. Tylko? Musi wyglądać dokładnie tak, jak kiedyś. Szukałem zdjęć, dokumentów, ale nic z tego. Nie mogę zacząć budowy, skoro nie wiem, jaka była. Nikt nie zauważy różnicy. Ja zauważę. Mieszkańcy dostrzegą, że jest niewykończona. Nie będzie, ale może być. Ważne, żebyśmy znaleźli oryginalny wzór. My? Uczestniczymy w tym razem, prawda? Oboje chcecie to zrobić. Liczę na to. To okres cudów. Mogą być potrzebne. Miło było cię poznać. Wzajemnie. Daj znać, kiedy przyjedzie z Florydy twoja mama. Wszyscy dostrzegą, gdy się pojawi. Super. Chodź, pewnie najlepsze już sprzedali. Odpowiedź brzmi nie. Chcesz go potrzymać? Tak. Jaki słodki. Proszę. Nie weźmiemy niczego, co wymaga jedzenia. Albo gąbki. Będę się nim opiekowała. Będę wszystko robiła sama. Nie zauważysz, że jest w domu. Obiecuję. Z ręką na sercu. A dla mnie to będzie krzyż pański. To mój ulubieniec. Wabi się Magic. Pa, Magic. Szuka pani czegoś szczególnego? Postanowiłyśmy z córką zrobić nową dekorację. Coś prostego.
Może ozdoby na choinkę? Nie wiem, czy będziemy miały drzewko. Mamo? Pani O'Neill mówi, że szczeniaki są za darmo, a szczepienia są opłacone. Chcę im znaleźć dobry dom. Niech wybierze kogoś w swoim stylu. Masz tu 10 dolarów, może kup skarpetę. Świetnie. Mama o tej porze roku staje się smutna. Zawsze tato dekorował dom na święta. Mam dla was idealną skarpetę. Trochę stara i zużyta, ale ma w sobie czar. Ile? Jeśli kupisz coś jeszcze, dam ci za darmo. Fajnie. Mam 10 dolarów. To zobaczmy, co tu mamy. Lindsay Monroe, jak się masz? Potrząśniesz kiesą w tym roku? Hannah potrzebuje czegoś na swój wiek. To jest piękne. Prawdziwy antyk. Trzeba je tylko wypolerować. Ile? Dam ci dobrą cenę. Mój bratanek wrócił do Guildford. Potrafi wszystko naprawić, bez dodatkowych opłat. I jest singlem. Ma duże wzięcie. Wystarczy darmowa dostawa. Zgoda. Jak tam? Dobrze. Mam nadzieję, że nie wydałaś na to 10 dolarów. Była za darmo. Wydałam na to. Jest idealna. Dzięki, Ruth. Podekscytowana? Potrzymaj. Naprawdę taką chciałaś? Zobacz, co znalazłam. Ekstra. Chcesz? Ty znalazłaś, jest twój. Chyba zepsuło się zapięcie. Widzisz? Idealnie. Przepraszam, myślałam, że to ozdoby. W porządku, odłożę je. Babcia. Jest. Jak się jechało? Znakomicie. Cześć, słonko. Choinka? Mówiłaś, że jesteś zajęta. Bardziej niż zazwyczaj. Kto by nie chciał choinki? Zaczyna się. Pozdrowienia od Freda Barnesa. Co za człowiek. Widział, jak jechałam przez miasto. Obawiam się, że nigdy nie da za wygraną. Jest miły, stary głupiec. Razem chodziliście do szkoły, jesteście rówieśnikami. Jestem kobietą niezależną, wolną jak ptak. Latami się za mną ganiał. Błagam, nie zachęcaj go. Trzeba popchnąć. Lepiej będzie tam. A skąd?
Jest idealnie. Mam dla ciebie niespodziankę. I co myślisz? Co powiesz, Hano? Piękny. Wiem, jest straszny. To będzie w twoim stylu. Piękna, dziękuję. Nie ma za co. Coś innego niż zwykle. Co naprawdę chcesz pod choinkę? Nie wolno mi powiedzieć. Chłopaka? Skąd? Szczeniaka. Nie wiem, czy będę mogła ci pomóc. Mamo. Przymierzę. A ja zrobię kolację. Już ją zaplanowałam. Ja też. To Fred. Na pewno bratanek Ruth z meblem z wyprzedaży. To ty. Kupiłaś coś u mojej cioci. Jesteś bratankiem Ruth? Zgadza się. Gdzie postawić? Ja pokażę. W tym rogu. Niech zadecyduje Hannah. Może być tam, jest super. Nigdzie nie znalazłem klucza. Jeszcze poszukam albo wymienię zamek. Świetnie, dziękuję. Scott? Właśnie miałyśmy zasiąść do kolacji. Zjesz z nami? Nie mogę. Bardzo dziękuję. Mam jeszcze sporo pracy. Odprowadzę cię. Dobry pomysł. Bardzo dziękuję. Świetna robota. Wygląda jak nowe. Żaden problem. Wystarczyło wypolerować. Cieszę się, że trafia w dobre ręce. Kiedyś należało do moich dziadków. Mam nadzieję, że altana i plac miejski też będą tak piękne. Jeśli skończę na czas. Jeśli skończysz na czas. Co? Zaczerwieniłaś się, otwierając mu drzwi. O czym ty mówisz? Odnawia plac miejski, zbyt skrupulatnie. Nie zdąży na czas, a ja będę za to odpowiadać. Znam to spojrzenie. On cię lubi, to pewne. Kobieta to wie. Mylisz się. Zresztą nie jestem na to gotowa. Nie zajmuj się tym. Czym? Kontrolowaniem mojego życia. Żal mi, że jesteś sama. Pani niezależna, wolna jak ptak. To co innego. Ty jesteś młoda, przed tobą całe życie. Wciąż czuję ból. Wiem, kochanie. Myślałam, że to pokonam. Ale to dekorowanie tylko mi przypomina o Dagu. Robię to tylko dla Hany. I słusznie. Ale powinnaś to robić także dla siebie. Myślę, że szczeniak byłby świetnym prezentem dla Hany. Kolacja była pyszna, dziękuję. Smakowała ci?
Niesamowite. Co? Ojej. Nie chciałam patrzeć. Akurat ubierałam drzewko. Leżała na podłodze. Nie przypuszczałam, że przed świętami coś będzie w środku. O czym ty mówisz? O tym. Jest na niej imię Magic. Skąd wiedziałaś? Był na kiermaszu używanych rzeczy. To ten szczeniak, o którym marzę. Dziękuję. To ty? Ja nie. Była pusta. Znalazłam w niej srebrny wisiorek. Nie było nic więcej. Wiem, że chcesz mieć pieska, ale nie w ten sposób. Ja tego tam nie włożyłam, przysięgam. Dekorowałam choinkę i kiedy się odwróciłam, skarpeta leżała na podłodze. Sama spadła? Nie wiem. To nie jest zabawne. Ja tego tam nie włożyłam. To ktoś inny robi sobie żarty. Jestem niewinna. Debbie O'Neill. Kto? Debbie. Rozdawała szczeniaki na kiermaszu. Pewnie wsunęła to do skarpetki, kiedy wychodziłyśmy. Sprytnie. Muszę jej to przyznać. Debbie by tego nie zrobiła. Więc jak to wyjaśnisz? Sama powiedziałaś, że była pusta. Pewnie tabliczka zaplątała się w tkaninie. Nie zauważyłam jej. To znaczy, że nie dostanę szczeniaka? Nie, kochanie. Przykro mi. O nie. Donna? To ja, Fred. Mogę wejść? Jest moim szefem. Porozmawiaj z nim. Słyszę cię? Temperatura spadła o kolejne 2 stopnie. Może 3. Cześć, Fred. Cześć, Lindsay. Dla ciebie. Widziałem, jak jechałaś przez miasto. Chciałem cię powitać i życzyć ci wesołych świąt. Bardzo ładny. Dziękuję. Dobranoc, Fred. Ale z ciebie hipokrytka. Kieruj się moimi radami, nie czynami. Babciu, naprawdę ludzie w twoim wieku chodzą na randki? Kwiaty. Znowu. Jest ich więcej? Mam nadzieję, że się nie naprzykrzam. Kiedyś pozwoliłem ci odpłynąć daleko. Teraz do tego nie dopuszczę bez walki. Nie zniechęcę się. Ani ja. Mamo, nie zachęcaj go. Jest niebezpieczny. Wie, czego chce. Uważam, że to urocze. Ja też. Chyba żartuję. Naprawdę, Fred. Wykupiłem całą kwiaciarnię. Nie dostałaś nawet połowy. Mogę tu stać całą noc. Co się z tobą dzieje? Ludzie nie zagłosują na ciebie ponownie, jak zobaczą, co wyprawiasz. Nie obchodzi mnie polityka, dopóki nie zgodzisz się na randkę. No więc, cokolwiek. Umówimy się z tobą. Lindsay, Hannah i ja. Zgoda. Dobranoc. Jak leci? To trudniej odnowić niż stare meble. Znalazłam to w towarzystwie historycznym.
Może nie tego szukałeś, ale tylko to udało się wyszperać. Jest sporo nawiązań do dawnych altanek. Po prostu chcesz, żebym zdążył. Tak, odnowił, odświeżył, odrestaurował. Będzie wyglądała fantastycznie, ale nie będzie autentyczna. Co z oświetleniem? Też powinno być zabytkowe. Rozwiesimy światła po całym placu. Kiedy będziesz je miał? Lada dzień. Jeszcze ich nie zamówiłeś? Nie. Liczyłem na jakieś wzory. Nie muszę przypominać, że moja reputacja jest na szali. Twoja też. Pójdziemy na kolację? Słucham? Kolacja. Ty, ja, restauracja. Zapraszasz mnie na randkę? Możesz to tak nazwać. Omówilibyśmy wszystko w milszym otoczeniu. Nie mogę. Dlaczego? Bo nie mogę. Gdybyś chciał... Moja mama, córka i ja idziemy dziś na kolację z burmistrzem. Mama nie umówiłaby się z nim bez nas. Nikomu to nie przeszkodzi, jeśli też przyjdziesz. Nikomu nie przeszkodzi. Miłe zaproszenie. Chciałbyś przyjść? Nie. Jasne. Fred do ciebie zadzwoni. Dobry plan. Zgoda. Nie, nic mu nie mów. To będzie niespodzianka dla obojga. Muszę kończyć. Burmistrz to zrobi? Wtedy zgodzę się na randkę. O czym rozmawiacie? O niczym. Powiedziałam Fredowi, że już idziemy. Jak to możliwe, że będziemy waszymi przyzwoitkami na randce? To nie będzie randka. Są. Cudownie cię widzieć. Wspaniałej kolacji. Wskakuj. Mamo, burmistrzu. Co za kobieta. Trudno uwierzyć, że kiedyś go wybrali. Mam cię zawieźć do domu? A skąd? Więc? Kolacja? Tak. Przybij piątkę. Udało się. Dzięki, że mnie w to wciągnęłaś. Uwielbiam psikusy. To było świetne. Więc do jutra? Umowa stoi. Dobranoc. Dobranoc, panie burmistrzu. Za moją szaloną mamę. I za odwołanie burmistrza. Wypiję za to. Zabawnie było. Tak. Włączę światełka. Chcę, żeby się paliły, jak mama wróci. Może wszystko się rozjaśni. Chodź tu. Nic ci nie zrobię.
Dobranoc, babciu. Już idziesz spać? Tak, dobranoc. Zjeździłeś pół świata i postanowiłeś tu wrócić? Twój dom jest tam, gdzie twoje serce, tak się mówi. Albo gdzie wieszasz swój kapelusz. To nie brzmi romantycznie. Wyjechałem jako dziecko, ale wracałem na wakacje. Podoba mi się tutaj. Spędzałem mnóstwo czasu z dziadkiem. Prawdę mówiąc, to ja zaproponowałem odnowienie altanki i placu, a nie burmistrz. Mam dziękować tobie? Tak. Chcę, żeby to było miejsce, gdzie ludzie się spotykają, odbywają się festyny, różne wydarzenia. Takie rzeczy łączą społeczność. Świetnie, ale dlaczego wszystko ma wyglądać tak jak kiedyś? Chociaż osoba, która zbudowała altankę w 40 roku, byłaby zadowolona. Tą osobą był mój dziadek. Marzył o tym, żeby ją odrestaurować. Zbudował ją po wojnie. Mieliśmy to zrobić razem, ale odszedł niespodziewanie, kiedy byłem w podróży. Myślałem, że mamy więcej czasu. Nie chciałem porównać śmierci dziadka z tym, co przeszłaś. Przepraszam, więc o tym wiesz. To straszne, co przeżyłaś. Musi być ciężko tobie i Hanie. Już jest lepiej. Co jeszcze o mnie wiesz? Od czego zacząć? Jesteśmy w Guildford, więc... Twój ulubiony kolor to niebieski, ulubione dania włoskie i masz każdy album Bruce'a Springsteena. Mój ulubiony kolor to zielony. Racja, przepraszam. Więc altana to nie tylko praca, ale sprawa osobista. Mógłbym ją odbudować w dowolnym stylu i nikt by nie dostrzegł różnicy, ale zostałaby zapomniana praca dziadka, a ja mu obiecałem. I dotrzymujesz słowa. To był miły wieczór. Jeszcze jest wcześnie, moglibyśmy... Chyba pójdę do domu. Podwiozę cię. Pójdę pieszo, to niedaleko. Lubię chodzić. Dziękuję za kolację. Oczywiście. I jak? Nie rozmawiam z tobą. Nie bądź taka zgorzkniała. Sarah Jean dzwoniła z restauracji, mówiła, że cudownie się bawiliście. No tak, Guildford. Co robisz? Pomyślałam, że ustroję choinkę. Nie martw się, wystarczy roboty dla ciebie i Hany. Dlaczego zawieszasz te? Zawsze u was były. Są śliczne. Były czymś wyjątkowym dla mnie i Daga. Nie chciałam ich wyjmować. Mówiłaś, że w tym roku znów chcesz ubrać choinkę. Mówiłam, że spróbuję. Przywiozłaś choinkę. Wmanewrowałaś mnie w randkę. Szperałaś w moich rzeczach, nie mając pojęcia, co te ozdoby znaczą. Wiem, że miałaś najlepsze intencje. Wkładam palec do wody, a ty wpychasz mnie całą. Masz rację. Zdejmę je. Nie, zostaw. W porządku. Nie mogłam znaleźć czterech śpiewających ptaszków. Zgubiły się. Kiedy znaleźliśmy ten zestaw, był taki zabytkowy i niezwykły. Uwielbiał go. Cztery ptaszki przypominały mu nasze marzenie o rodzinie. Myśleliśmy, że będziemy mieli dwoje dzieci, albo jedno dziecko i psa i będzie nas czworo. Cztery śpiewające ptaszki. To głupie. Wcale nie.
To wbrew mojej naturze, żeby się nie wtrącać. Przepraszam już teraz za następny raz. Dobranoc, mamo. Dobranoc, słonko. Dlaczego tak się odstawiłaś? Obiecałam Fredowi prawdziwą randkę, jeśli weźmie udział w naszej małej intrydze. Dziś chcę zrobić coś niezwykłego. Nie wiem, co ma na myśli, ale zgadzam się. Ty też nie jesteś wolna od podejrzeń. Co się stało? Nic. Dlaczego miałoby się coś stać? Wcale się nie chełpiłaś waszym psikusem. Co to było? To nie moja wina. Mamo, jestem niewinna. Znalazłam go, kiedy włączałam światła. Był zmarznięty. Nie mogłam go zostawić. Nie mam z tym nic wspólnego. Uroczy. Wszystkie są urocze. Mogę go zatrzymać? Proszę. Nie ma obroży, więc jest niczyj. Już go nazwałam. Magic. Niech na razie zostanie, ale rozklej plakaty. Na pewno ktoś go szuka. O rany. Co ty masz na sobie? Jedziemy na ryby. Przyniosłem wędkę, zakładając, że ty nie masz. Jesteś miłym, a nawet przystojnym mężczyzną. I nie jesteś głupi. Widzisz, jak jestem ubrana? Wyglądasz przepięknie. To ma być strój na wędkowanie? W przeręblu. Bezpieczne i sprawia mnóstwo frajdy. Założę się, że nigdy tego nie robiłaś. Dobrze obstawiasz. Powinienem był cię ostrzec, ale obawiałem się, że mi odmówisz. Dwa trafienia. Mam specjalny sprzęt zimowy. Obiecuję, że będziesz zachwycona. Karma to wspaniała rzecz. Mamo, jakiego psa tata zamierzał mi podarować? Skąd o tym wiesz? Babcia ci powiedziała? On mi mówił. I kazał nie mówić tobie. To miał być taki piesek? Nie jestem pewna, a co? Może to tata sprawił, że go znalazłam. Wiem, że tata cię strzeże. Wierzę w to całym sercem. Ale niektóre rzeczy są dziełem przypadku. A jeśli to ja miałam go znaleźć i nikt go nie szuka? Jeśli tak, to jestem gotowa go zatrzymać. Obiecujesz? Tak. Ale rozwiesimy ogłoszenia. Już mam pomysł na następną przygodę. Nie przeciągaj struny. Codziennie przeciągam strunę, to mnie odmładza. Będę to miała na uwadze, kiedy znów zmarzną mi stopy. Wiem, że zachowuję się zbyt bezpośrednio. To nie jest interesujące. Kobiety lubią tajemnice, podchody. Tu nie ma tajemnicy. Chcę cię traktować jak damę, którą jesteś. Kto mówi, że to nie jest interesujące? Czytałem w Kosmo. Dobranoc, Fred.
Żartujesz. Mówię prawdę. Znalazłaś to w garażu. Albo ty, Hano. Nie. Znalazłam w skarpecie. Nawet data się zgadza. 1947. Chcesz powiedzieć, że pojawiły się w skarpecie? Tak jak tabliczka z imieniem Magic. Nie widziałam, jak się pojawiły. Zobaczyłam skarpetę na podłodze, a kiedy ją podniosłam, w środku była ozdoba. Więc to Fred. Nawet nie wszedł do domu. Musiał to jakoś wsunąć do skarpety. Skąd mógł wiedzieć, że brakowało tej ozdoby i że w ogóle miałaś taką kolekcję? W tym mieście wszyscy wiedzą wszystko. Niby jak? Włamał się do domu, kiedy nas nie było? Mylicie się obie. Tego nikt nie zrobił. To ta skarpeta. Pomyślcie. Pragnęłam mieć psa i co znalazłam? Tabliczkę z imieniem. Mamo, twoje srebrne serduszko. Zamek jest pęknięty, pamiętasz? Nie, naprawiłam go. No widzisz? To się nie liczy. Nie jest naprawiony. Jak ma mi pomóc znalezienie brakującej ozdoby? Poczekajmy i zobaczymy. Rzeczy nie pojawiają się znikąd. Właśnie, czyli to prawdziwa magia. Tabliczka z imieniem mówi wszystko, Magic. Mamo, musisz uwierzyć. Nie ma żadnej magii. Muszę iść do pracy. O 3:00 jest konkurs, przyjdźcie. Nie omieszkamy. To magia, babciu, jestem pewna. Też zaczynam tak myśleć. Cześć, Lindsay. Co u mamy? Jeszcze czuję swoje stopy. To dobrze, nie zapomnij. Wilson obiecał załatwić choinkę. Niech Scott z tobą jedzie. Przepraszam, że tamtego wieczora tak zwiałam. Po prostu od dawna... Wiem. Dobrze się bawiłam. Było super. Należy podziękować twojej mamie. Miała dobre intencje. A ty? Pracuję nad tym. Co powiesz na to? Nie zmieści się do twojego samochodu. Jak ją przewieziemy do miasta? Zaniosę ją. Nie tak to planowałem. Pomożesz mi? W porządku? Tak. Trochę mi głupio. To twoje? Zamek wciąż się otwiera. Nie udaje mi się go naprawić. Może ja spróbuję, jeśli chcesz. Proszę. Kochani, zostało 5 minut do rozpoczęcia konkursu. Zgadnij, ile jest monet. Zwycięzca zostanie mistrzem ceremonii włączenia świateł w Wigilię, w 75. rocznicę tego zwyczaju. Nawet my nie wiemy, ile tu jest. Chodź, pora zgadywać. Jak myślisz? Jak duży jest ten pojemnik? Jakieś 80 litrów. Głównie są tam 1- i 5-centówki. Obstawiaj szybko, czas leci. 1050 dolarów? Wpisz. Nie zapomnij o imieniu. Znakomicie. Ostatnia szansa. Weźcie formularze. Nie straćcie szansy na zostanie mistrzem ceremonii włączenia świateł. Donna? Ze mną. On jest nieugięty. Co tam masz? Babcia znalazła to w magicznej skarpecie. W magicznej skarpecie?
12-25-1947. A to? Co? Wtedy mój dziadek zbudował altanę. Co robisz? 12-25-47. Donna. Tak czy inaczej, też weźmiesz udział. Chodź, babciu. Hannah, dobrze. Jeszcze jedna osoba. Kiedy będziemy przeglądać wasze formularze, dowiedzmy się, ile tu mamy. Otwieramy. To dopiero widok. Najniższa obstawiona kwota to $515. Następna 800. Najwyższą sumę, $1,225.47, obstawiła Donna Chastain. Powodzenia, Donno. Wyliczone co do centa. $1,000. Niech to. Jeszcze rośnie. 1100. Trochę spowalnia. 1150. Wspaniały datek dla Fundacji Pomoc na Dłoń w Guildford. Dziękuję wszystkim. Już wszystkie monety. Maszyna oblicza. Zdaje się, że Donna prawie zgadła. Ostateczna suma to $1,225.47. Dokładne trafienie. Niewiarygodne. Przyjdź po nagrodę. Jest wśród nas jasnowidz. Całą sumę przekażemy Fundacji Pomoc na Dłoń. Głupio mi. Gratulacje. Zmanipulowałeś to? Nie robię takich rzeczy. Chociaż chętnie bym spróbował. Dziękuję, że przyszliście i do zobaczenia przy włączaniu iluminacji. Zabierzcie mnie stąd, zanim mnie spalą na stosie. Naprawdę muszę sprawdzić, co jest w tej skarpecie. Jest magiczna. Zobaczymy. Widzisz? Zwyczajna skarpeta. Nikt nie mówi, że się obraca i wypuszcza świetlne strzały. I nie ma nic wspólnego z... Z czym? Też nie potrafisz tego wyjaśnić. Nie ma czego wyjaśniać, to jedna z tych rzeczy. Jakich? Mamo, nie brnij w to. Liczba była dokładna. Ludzie wygrywają na loterii, gdzie prawdopodobieństwo jest mniejsze. Posłuchaj siebie. A ty siebie? Co chcesz powiedzieć, że to magiczna skarpeta? Tak. Widzisz? Wiem, że nie można tego zbyć jako jedną z tych rzeczy. Pamiętasz, kiedy byłam dzieckiem, tata robił różne magiczne sztuczki. Zabierał nas na pokazy magii, a ja myślałam, że to jest naprawdę. Ale nie było. To były sztuczki. Prawdziwą sztuczką była wiara. Dokąd idziesz? Wiesz co? Hannah ma rację. To znak. Idziesz zobaczyć się z Fredem? Pamiętasz, że mówiłam o sobie jako kobiecie niezależnej, wolnej jak ptak? Tak. Nadal nią jestem. Co nie znaczy, że nie mogę się zabawić. Zapamiętaj to sobie. Kto spróbuje ją powstrzymać? Dorośli ciągle powstrzymują się przed czymś fajnym. To się nazywa poczuciem odpowiedzialności. Trzeba być odpowiedzialnym przez cały czas? I tu mnie zagięłaś. Lindsay, co za miła niespodzianka. Jak się masz? Świetnie.
Do nabożeństwa jeszcze 2 godziny. Chcesz zająć miejsce w pierwszym rzędzie? Liczyłam raczej na pomoc w pewnej sprawie. Oczywiście. Zastanawiałam się... Pamięta ojciec kobiety, która sprzedawała skarpety i inne ozdoby na kiermaszu? Starsza pani, siwe włosy, bardzo miła, nie z tych okolic. Owszem. Zapomniałem jej nazwisko. Może ma ojciec jej numer telefonu albo mail? Obawiam się, że nie. Czemu pytasz? To długa historia. Myślałem, że ją znasz. Dlaczego? Coś powiedziała, kiedy wychodziłaś z kiermaszu. Cieszyła się, że odwiedziłaś jej stoisko. Co powiedziała? Ważniejsze, jak to powiedziała? Jakby wiedziała, co się wydarzyło i chciała pomóc. Czuła satysfakcję, że może to zrobić. Nic ojciec o niej nie wie? Przykro mi. To prawdziwa zagadka. Dziękuję, ojcu. Nie ma za co. Moje drzwi stoją otworem. Nie bądź śmieszna. Hanna? Gdzie to pudełko, które tam stało? Babcia chyba wyniosła do garażu. Mówiła, że odda różne rzeczy. Dobrze się bawiłaś? Przestraszyłaś mnie. Nie wiem, od czego zacząć. Ruszyliśmy za miasto i zaszaleliśmy. Nawet zjeżdżaliśmy na sankach. Nie robiłam tego od 30 lat. To było takie radosne. Co się stało? Chcesz oddać coś jeszcze poza jego ubraniami? To nieprzyjemne, prawda? Dekorowanie i przestawianie to jedno, ale żeby oddawać jego ubrania? Przepraszam, myślałam, że są zapakowane jako dary. Nie te. Nieraz cię przepraszałam i dłużej już nie zamierzam. Ale dam ci radę. Minęły 3 lata. Musisz iść do przodu. Nie zapominać, nie udawać, że nic się nie stało, ale pozwól sobie poczuć się szczęśliwą. Hanna tak długo czekała na prawdziwe święta. Dla niej święta też były trudne. Nie była na nie gotowa. Teraz jest. Dużo mówię o swojej niezależności i wolności, ale wiesz co? Najpiękniejsze chwile spędziłam z mężczyzną, którego przez lata unikałam. Pozwól mi dokończyć. Nie mówię, żebyś wychodziła za mąż lub nie miała lekkiego poczucia winy, kiedy patrzysz na innego mężczyznę, bo do końca życia będziesz czuła ból. Ale to nie znaczy, że nie możesz żyć. Staram się. Nie. To był dla mnie duży krok do przodu. Starasz się znaleźć powody do 2 kroków w tył. Robiłam to przez całe życie. Jesteś najszczęśliwszą osobą, jaką znam. Tak sądziłam. Naprawdę go lubisz? Tak. To prawda. Cieszę się razem z tobą. Mam ci do przekazania parę perełek mądrości, więc przestań być taka uparta.
Nieprawda. Chcę być otwarta na kogoś innego. Zaczekaj. Już rozumiem. Nie podoba ci się Scott. Nie wzięłam tego pod uwagę. Zakładałam, że jest uroczy i przystojny i takim go widzisz. Nie sądziłam, że może ci się nie podobać. Podoba mi się. I dlatego to się staje... realne? Chodź, kochanie. Pewien wielki filozof powiedział kiedyś, gdy się zakochasz, nie zasypiaj, bo rzeczywistość jest lepsza od marzeń. Nie będę spała całą noc. Chcę, żeby moja córka miała oczy otwarte na wszelkie możliwości, które na nią czekają. Życie jest za dobre, żeby je przegapić. Kim był ten wielki filozof? Dr. Seuss. Zawieś jeszcze jedno ogłoszenie o szczeniaku. Muszę, nikt się nie odezwał. Należy to zrobić. Nie powinieneś składać zamiast rozbierać? Tak będzie niedobrze. Twój dziadek by się cieszył, że w ogóle ją odbudujesz. Ważne, żeby zrobić to tak samo jak on. Nie mamy już czasu. Wiem. Może oderwij się na chwilę, pracujesz non-stop. Chodź z nami potańczyć. Jakie tańce? Świąteczne, wszyscy idziemy. To tradycja w Guildford. Ja nie tańczę, to zwykła zabawa. Tak? No dobrze. Chowasz się? Ja? Nie. Czekam na Mikołaja. Chodź. To będzie żenada. Trzeba tańczyć, kiedy nikt nie patrzy. To Guildford, wszyscy patrzą. Tańczymy? Pewnie. Jaki poważny. Cześć. Aż się boję. Ja też. Są jak małe ninja. Masz rację, to nie takie trudne, jak się przyzwyczaisz. Zatańczysz? Tak. Niezła tancerka. To rodzinne. Dziękuję.
Mówiłaś babci, że go lubisz. Owszem. To dobrze? Ja też go lubię. Chyba będzie mu potrzebna pomoc, żeby na czas skończył altanę. Chcę pomagać. Ja też. Dobranoc, kochanie. Śpi. Dobranoc, mamo. Kocham cię. Magic? Co to? Klucz? Hana, śniadanie. Babcia jest pod prysznicem, a ja muszę lecieć. Scott pamięta o zamku w twoim biurku, ale naprawi go po festynie. Kocham cię. Ja ciebie też. Pa. Szuflada. Magic, chodźmy. Dziękuję wam. Drzewko wygląda wspaniale. A co z naszym przyjacielem, Scottem? Altana nie wydaje się gotowa i wciąż nie widzę świateł. Trochę się opóźnia, ale obiecał, że dokończy. Wesprzemy go. Rób co możesz, bo będzie dwa razy więcej osób, łącznie z prasą. Rozumiem. Chodź, powiemy babci. Jak idzie? Konstrukcja jest gotowa, ale nie możemy dokończyć. Pozwolisz na słowo? Dajcie nam 5 minut. Więc? Wiem, ile to dla ciebie znaczy, ale chyba musisz odpuścić. A obietnica dana dziadkowi. Ja rozumiem, co czujesz, ale oni nie. Nie wierzą, że uda ci się to dokończyć. Improwizuj. To nie takie proste. Wiem. Pomyślą, że ich zawiodłem. Wcale nie. Możemy to skończyć. Zobaczymy. Mamo? Co tu robisz? Popatrz na to. Co to? Zeszłego wieczora znalazłam w skarpecie klucz. W skarpecie? Musisz mi uwierzyć. Znalazłam go w skarpecie. Otworzyłam szufladę w biurku. Był tam schowek. A właśnie tego szukamy. Wiem. To biurko jego dziadka. Niesamowite. Scott? Popatrz. Altanka. Skąd to masz? Hana znalazła. Żartujesz, gdzie? W biurku twojego dziadka. Tego nam trzeba, wiem. Zanieście te deski tam, a skrzynię odłóżcie na bok. Znalazłem w internecie miejsce, gdzie sprzedają kopie tych świateł. Mały antykwariat w Ohio. Kiedy je dostarczą? Czekam na informacje. To będzie ostatni szlif.
Powodzenia. Wszystko dobrze? Tak. 2 dni, na pewno? Znakomicie. Proszę mi przesłać mailem numer przesyłki. I co? Dostarczą światła za 2 dni. Jesteś pewny? Dokładne kopie oryginalnych. Plac miejski będzie wyglądał tak, jak go zbudował twój dziadek. To mu obiecałem. Gratuluję. Nic bym nie zwojował bez waszej pomocy. Jestem ci wdzięczny, malutka, że znalazłaś te zdjęcia. To wygląda na cud. Taka pora. Na zapleczu. Zaginął szczeniak, czeka nagroda. Co się dzieje? Nic. Coś cię trapi. Wolę o tym nie mówić. Nie chcę cię widzieć w takim nastroju. Wiesz, że możesz mi o wszystkim powiedzieć. Wiem. Od jutra pomagamy Scottowi. Postaraj się wyspać. Kocham cię. Dobranoc. Dobranoc, mamo. Kocham cię. Nikomu nie pozwolę cię zabrać. Nigdy. Gotowa? Mama i Fred dojdą na miejsce. To mi się podoba. Wszystkie ręce na pokład. Nie chcę pracować w Wigilię, tylko cieszyć się świętem. Ja też. Hannah, pora wychodzić. Dzień dobry. Matki pokładają nadzieję w swoich dzieciach. Na przykład, że obudzą się w lepszym nastroju niż szły spać. Mamo, powiesz mi wreszcie, co się dzieje? Gdzie to znalazłaś? W kawiarni. Nie chciałam nikomu mówić. Nie mam pretensji. Może to inny szczeniak. Zaginął tego samego wieczora, kiedy go znalazłaś. Przykro mi. Fatalna sprawa. Musimy tam zadzwonić? To nie fair, że mi go zabiorą. A gdybym tego nie zobaczyła, nawet byśmy nie wiedzieli. A jednak widziałaś. I dobrze, że mi o tym powiedziałaś. Dałaś mu wspaniały dom, ale to nie jego dom. Musimy tam zadzwonić? A jeśli tu jacyś podli ludzie? Chodź. Zaczekam tu. Dzwoniłyśmy. Tak się martwiliśmy. Dziękujemy. Pewnie jesteś Hannah. Dziękuję, że go uratowałaś. Jake, Amber, patrzcie, kto tu jest.
Co powiecie dziewczynce? Dziękujemy. Była wyznaczona nagroda. Nie trzeba, nie chcę. Chciałbym ci ją dać. W twoim imieniu przekażę ją na schronisko dla piesków. To bardzo miłe. Martwiliśmy się o niego. Wspaniale się spisałaś, Hanno. Wesołych świąt. Wzajemnie. Wszystko dobrze? Nie. Ze mną też. Ale jestem z ciebie dumna. Hanno, co robisz? Jest prawie północ. Nie mogłam spać. Jeśli jest magiczna, myślisz, że może dać więcej niż to, co się w niej zmieści? Na przykład? Osobę? Nie sądzę, żeby to tak działało. Wiem. Wciąż nie wierzysz, że jest magiczna. Wydaje mi się, że są na świecie rzeczy, które trudno wyjaśnić. Może nawet nie przepuszczamy. Dlaczego kazała mi znaleźć szczeniaka po to, żebym go oddała? Sama go znalazłaś. Musi być inna przyczyna. To nie koniec. Może tabliczka z imieniem, którą znalazłaś, jeszcze się przyda. Tego nie wiem. Mówię tylko może. Chodźmy spać. Jutro będzie jeszcze trudniejszy dzień niż dzisiaj. Mogę dziś spać z tobą? Chciałam cię zapytać o to samo. Jakie śliczne. Wezmę kupon upominkowy, a córka zdecyduje. Dobry pomysł. Dziękuję. Hanno? Mamo, patrz. Szczeniak. Widzę. Nowy pies? Nie miałem takiego zamiaru. Wpadłem na panią O'Neill. Ten maluch przykuł mój wzrok. Spojrzałem na jego imię. To Magic, ten z kiermaszu. Ten, którego chciałam. Zdumiewający. Jeśli to nie jest znak, to już sam nie wiem. Na pewno jest. Bardzo miło z twojej strony, Scott. Przepraszam, w porządku. Mogę go zatrzymać? Będę z nim wychodzić, sprzątać po nim, robić wszystko. Oczywiście, nie zamierzam go oddawać. Dziękuję. Powinienem był zapytać, ale tak się ucieszyłem na myśl, że buzia Hanny się rozjaśni. Z całą pewnością. Muszę wracać do pracy przy altanie. Światła jeszcze nie dojechały. Zadzwonię później. Hanno, co powiesz Scottowi? Kocham cię. Nie ma za co. Zadzwonię. Lindsay, w porządku. Od dawna nie widziałam Hanny tak szczęśliwej. Nie każ za to Scotta. Ja miałam dać jej psa. On o tym nie wiedział. Patrzył, jak płakała, kiedy oddałaś tamtego pieska. I kiedy znalazł
takiego, jakiego chciała. Nie jest jej ojcem. Nawet nie próbuje być. Czym się tak denerwujesz? Złości cię wszystko, co się wiąże z psem. To był wypadek samochodowy. Doug wiózł psa, którego kupił dla Hany. Boże. Ona nie może o tym wiedzieć. Oczywiście, nie miałam pojęcia. Miał być tym czwartym w naszej rodzinie. Cztery śpiewające ptaszki. Potrzebuję dwóch miejsc dla VIP-ów z Channel 11. Channel 4 chce mieć plener na zapowiedź jutrzejszej transmisji. Zadzwonisz do nich? Robi się. Wciąż nie ma oświetlenia w parku. Zajmę się tym. Będzie niezręcznie, jeśli pociągniemy za dźwignię, a cały plac pozostanie w ciemności. Pamiętaj o tym. Cześć, Lindsay, tu Scott. Chciałem jeszcze raz przeprosić. Rozumiem, dlaczego jesteś zła, ale mam nadzieję, że przyjdziesz na jutrzejsze uroczystości. Trzymaj kciuki, żebyśmy w końcu dostali te światła. Wesołych świąt. Przepraszam. Jest coś dla Scotta Torella? Światła przyjechały. Zaczynajcie pokaz. Drzwi otwarte. Wesołych świąt wszystkim. Cześć, kochanie. Gotowa? Tak. Możemy jechać wszyscy razem. Beze mnie. O czym ty mówisz? Nie jestem w nastroju. Nie pojedziesz? Dla ciebie to też święto. Wiem, przepraszam. Hano, jedź z babcią i Fredem. Musisz tam być, nie wyjedziemy bez ciebie. Jeśli zostaniecie, poczuję się jeszcze gorzej. Bawcie się dobrze, może dołączę później. Na pewno? Pójdę po Magica. Burmistrzu, daliśmy radę. Świetnie, nigdy nie wątpiłem. W odróżnieniu ode mnie. Jeszcze jest w domu. Magic, jak się sprawuje? Jest super. Potrzebny mi ktoś do włączenia świateł, co ty na to? Pewnie. Babciu? Wziąć go? Masz, weź to. Co mam zrobić? Chcę wierzyć. Pomóż mi.
Mamo, jednak jesteś. Nie chciałam przeoczyć takiej zabawy. Jak mogę pomóc? Podaj mi szyszkę. Wygląda wspaniale. Udało się. Cieszę się, że tu jesteś. Ja też. Zostało kilka minut, idźcie już na podium. Weźmiesz go? Dobra robota. Brawo, Scott. Twój dziadek byłby dumny. Jest nadzwyczajna. Tylko ty wiesz, ile dla mnie znaczy. I dostarczono światła, dokładne kopie. O nie. Scott, popatrz. To tylko jedna żarówka. W tych starych lampkach, jeśli jedna nie działa, nie świecą wszystkie. To cały plac. Nie mamy innej żarówki? Nie. Witam na naszej 75. ceremonii włączenia świątecznej iluminacji. Chcę podziękować wszystkim dobrym ludziom w Guildford, którzy to umożliwili. Kiedy włączą przełącznik, będzie ciemno. Nie będzie. Pomodlisz się o kolejny cud? Już to zrobiłam. Wierzysz w magię? Co? Czy wierzysz w magię? Ja wierzę. Wiem. Nic nie wkładałaś do skarpety? Nie. Wierzę ci. Zaczekaj. Dokąd ona idzie? Nie wiem. Chcę podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali przy budowie altany i sprzątaniu parku. A teraz, za szczytem rozjaśnienia naszego życia, chcę obdarzyć piękną Donę Chastain. Nic? Nie widzę jej. Muszę ich zatrzymać. Widzę. Mamo? Jest. Co zrobimy? Rozświetlisz plac. Nie rozumiem. Zaczynaj. Pośpiesz się. Szybko. Dobra robota. Nie zrobiłbym tego bez ciebie. Zapomniałbym o upominku. Dziękuję, że go naprawiłeś. Bardzo proszę. Wesołych świąt. Rok później. Widzisz go? Lindsay, jest trochę za wcześnie, właśnie się instalujemy. Gratuluję. Ruth ciągle o was mówi. Uważa, że to dzięki niej. Chyba pomogło nam co innego. Czy w tym roku jest tu ta kobieta, o którą kiedyś ojca pytałam? Jest tam, w rogu. Chcieliśmy ją zwrócić. Może ją przekazać dalej.
komuś, kto użyje jej w tym roku. Bo to tak działa, prawda? Na pewno ktoś inny też uzna ją za tak cudowną i znaczącą. Chodźmy. Dziękuję. Wesołych świąt. Merry Christmas. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Marianna Weisdorn. Czytał Stanisław Olejniczak.